Cześć! Mistrzostwa w Katarze są zbrodnią i wszystkie drużyny, które w nich uczestniczą, dokładają się tylko do tej zbrodni. Co myślisz? Zostaw lajka, subskryba, donate'a, dołącz do patronów na patronite.pl Ralindel, albo oglądaj streamy na żywo na Twitch TV Ralindel. A teraz zaczynamy. Elon się bardzo obraził, że Apple zawiesiło reklamy na jego najlepszej na świecie, wiadomo, platformie medialnej, więc postanowił zacząć się szarpać z tym, że Apple to ogólnie zdziera i jest zły i no po prostu obrzydliwe, proszę państwa, jak tak w ogóle kurwa można, nie? No i jego świetny plan polega na tym, że Apple, który nie tylko wycofał reklamy, ale też powiedział, że jakby gościu, my mamy pewne standardy, jeżeli chodzi o to, kogo wpuszczamy na platformę i jakie treści pozwalamy publikować, i twoja aplikacja nie ma żadnych standardów, w związku z czym my możemy zdjąć tą twoją aplikację z naszej platformy, bo możemy nie chcieć, żeby twoja aplikacja była dostępna w Apple Store. Na co Elon zaczął się rzucać, miotać i kurwa ciskać gromami i oznajmił, że jeżeli Apple zrobi mu takie świństwo, to on zacznie swoje telefony produkować. Ja siedzę tu z wami i mówię, nie wiem, ile razy mam wam jeszcze powiedzieć, że Elon Musk jest debilem, nie? W sensie, ja trzymam kciuki za ten kurwa 1% rynku, który kupi jego zasilane bitcoinami i dogecoinami super telefony, nie? Patrząc na skuteczność jego samochodów, to stawiam, że co drugi telefon będzie zabijał użytkownika w trakcie trwającej więcej niż 35 sekund rozmowy, nie? I natychmiast stawał w płomieniach, żeby nie było dowodów na to, że to telefon zabił, nie? Apka musi być na Apple Store, aby można było ją zainstalować, nie może być podana z innego źródła. Jeżeli chodzi o Apple Store, to nieobecność na Apple Store de facto oznacza nieistnienie aplikacji na platformie. Google ma trochę luźniejsze podejście do tego i są teoretycznie alternatywni wendorzy aplikacji, ale samo Google też na to krzywo patrzy, nie? Więc zasadniczo nie. Jeżeli chcesz, żeby twoja aplikacja żyła, to musi przechodzić przez App Store. Nie chce mi się wierzyć, że on jest tylko głupkiem, który nieświadomie niszczy wszystko na swojej drodze. Nie, on świadomie niszczy wszystko na swojej drodze. On jest patologicznym kłamcą. Elon jakby odbanował wszystkich faszoli poza jednym. Znaczy, dobra, nie faszolem, ale zjebem na pewno. Alexem Jonesem. I Elon bardzo potrzebował wytłumaczenia, dlaczego Alexa Jonesa nie chce wpuścić z powrotem na Twittera. Jego wytłumaczenie było takie, że Alex Jones, który był propagatorem... Alex Jones, okej, dziękuję. Elon powiedział, że on jakby nie ma szacunku dla ludzi, którzy wykorzystują śmierć dzieci, bo jego pierwsze dziecko umarło w jego rękach, nie? Wiecie, co jest smutne, kiedy mówicie taką rzecz? Kiedy mówicie taką tragiczną rzecz, która no, jest prawdziwa. Pierwsze dziecko Elona umarło w wieku niemowlęcym. Kiedy przychodzi była żona Elona i mówi, no nie, to dziecko umarło w moich rękach. I pamiętam, bo to było najbardziej traumatyczne wydarzenie mojego życia. A potem, jak chciałam iść na terapię po tym zdarzeniu, to i próbowałam rozmawiać o tym z Elonem,
to mi mówił, że go próbuję gaslightować za każdym razem, kiedy mówiłam, że chcę iść na terapię. Po co on to wszystko robi? Żeby go ludzie lubili. On wszystko to robi po to, żeby go wreszcie ktoś polubił. Po co były, kurwa, te... jego wielkie brandzlowanie się tym, że o, zobaczcie, Boring Company zrobiło dla mnie miotacze płomieni. Albo, kurwa, ten cyrk z no, Cybertruckiem, który wedle wszelkich wskazań nawet nie powstaje. Wszystko to jest ego trip dużego dziecka, które chce, żeby wreszcie ktoś go polubił, nie? Dlatego chcę pokazać, że ma najlepsze gadżety i jest najfajniejszy. I wiecie, możemy sobie fantazjować o tym, jakie to on ma, kurwa, tak naprawdę, jaki to on ma tak naprawdę wielki mózg i jak to wszystko jest częścią jakiejś wielkiej gry, której my nie ogarniamy, bo jesteśmy plebsem, nie? Ale w takiej sytuacji przychodzi brzytwa Okama i mówi: stary, co ty pierdolisz? Cię, kolesia pewnie, kurwa, gnoili w szkole i jakby zostało mu, że jedynym sposobem na to, żeby zyskać jakąkolwiek aprobatę, jest, kurwa, podlizywanie się innym, nie? No i to robi. Myślę, że Melon będzie katalizatorem zmiany mentalności w stosunku do miliarderów. Mam wrażenie, że dużo osób przejrzało na oczy poza jego bootlickerami. Myślę, że to zupełnie nie będzie miało jakichkolwiek reperkusji szerszych. W sensie, że to wszystko obraca się wokół tego, że koniec końców ludzie dalej będą fantazjować o tym, żeby ich, kurwa, Sensei Elon dostrzegł, nie? A jak znudzi im się Elon, to znajdą, kurwa, kolejnego zajebistego typa, nie? I to jest poziom kopium, który wykazują fani Elona. Oni bardzo by chcieli po prostu, żeby ich daddy ich wreszcie zarejestrował i zobaczył, że tak bardzo się starają, żeby tatuś ich kochał, no. Może wyjaśnienie jest jeszcze prostsze? On nie błaznuje do poklasku, tylko jest zwyczajnym śmieszkiem? Nie. Patrząc na to, jak wiele z tego, co on robi, jest, kurwa, hardą pozerką, to... Masz rację, tak naprawdę, Bochenek, masz rację, to zbyt proste wyjaśnienie. Tak naprawdę to Elon jest reptilianinem i on jest w samym środku spisku, który, kurwa, wymyślił razem z Billem Gatesem, kiedy lizali się po kloakach, przekąszając małe ludzkie niemowlę.
czemu rzeczy nie mogą być proste? Czemu, kurwa, powiedzenie, że tak, ludzie działają z takich motywacji jak próżność, czy chęć uzyskania aprobaty, ma nie mieć zastosowania w stosunku do kogoś, kto po prostu kto jest miliarderem? Jaka supermoc gwarantuje odporność na potrzeby aprobaty? Tak naprawdę Elon chce zebrać dane osobowe wszystkich złych ludzi na Twitterze, a potem przekazać je policji wszystkich krajów. Dokładnie tak. Plot twist, Rad jest miliarderem w ukryciu, daje lewaka, by uciec od podatków. No, słuchaj... Słuchaj, wuze, ja wiem, jak ty masz na imię, ty uważaj lepiej. Jeszcze je zdradzę. Słuchaj, wuze, tak naprawdę to nie mam jednego mieszkania, tylko cztery kamienice, nie? I to jest ten sekret o mnie, którego który rząd próbuje zatuszować. A to są te osoby, które wspierają na Patronite. Dwie nieskończoności u Karola Indachrowa. Pojedyncze nieskończoności Flavius, Elej, WZK i Janek. Dawczynie pizza, Dan Połowski, Sakumia, Kranafek, Krzysztof Karoliński. Osoby dające kawę z ciastkiem. Michał Piotrowski, Karol Kuter, Patiasz, Obrony Kucyk, Indach, Becha Nord, Horsey, Gunwald, Chrysku, Łukasz Puchalski, Dawid Korzeniewski, Smoky Dora oraz KTBM32. Dawczynie kawy. Michał Szedziewski, Kropster, Borcuk Cukrowy, George Soros, Azji, Robin, Barnaba, Jeszu, 2, Heinrich, Samrion, Adam Klusek, Maciej, XLS i dawcy herbaty. Arkadiusz Gumiński, Ruben Fisto, Pączek do Bosla, Kadar, Pawlik, Antybrister, Inżynier Pilny, Empathy Master 3000, Splend, Lubel, Hubert Mazur, Dzika Kaczka, Jan Deafilis, Sylwester Uba, Adrian Gami, Daru, Maciej Dziliński oraz Worewan. Dużo was. I to jest też super. Dziękuję wam. Bądźcie się dobre, bądźcie się dobrzy. Grudzień idzie. Pamiętajcie, żeby zostawiać pułapki na świętego Mikołaja.